Marta Szymik-Telesz, witam w kolejnym odcinku programu Minęło w SCI, w którym to wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu cieszyńskiego podsumowują to, co działo się w ubiegłym miesiącu w ich gminach. Oto podsumowanie października w gminie Strumień. Miesiąc październik jest miesiącem, gdzie kończymy już realizację zaplanowanych na ten rok inwestycji. Obecnie trwają prace z budową parkingu przy ośrodku zdrowia w Drogomyślu. No jest to inwestycja, wiadomo, od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców. Udało się też w tym roku przebudować schody. Kończymy modernizację również zaplanowaną na ten rok remontów dróg, jak i również przygotowujemy się do planu realizacji na rok przyszły. Jeżeli chodzi o sołectwo Bąków, w tej chwili kończyliśmy pierwszy etap budowy kanalizacji. Przygotowany został wniosek na realizację następnego etapu, został złożony do montażu finansowego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Także w tym roku został pierwszy etap, w przyszłym roku planujemy drugi etap. No i generalnie, jeżeli chodzi o drogi, to zakończyła się modernizacja przebudowy ulicy Oblaski w Drogomyślu. Też kolejny etap, następny planowalibyśmy w przyszłym roku. W tej chwili przygotowujemy już procedurę przetargową. Jeżeli chodzi o Zabłocie, to tutaj ulica Jałowcowa, również oświetlenie, które było zaplanowane przy realizacji tej drogi, udało się wykonać. Ale gmina to nie tylko inwestycje, również tu są jubileusze, czy żyjemy też tematami związanymi z mieszkańcami, z ich tutaj uroczystościami. I tutaj właśnie mieliśmy 50-lecie szkoły w Drogomyślu, gdzie wymagało to ogromnego zaangażowania i przygotowania ze strony dyrekcji, grona pedagogicznego, ale i samych mieszkańców, ponieważ oni zostali poproszeni o to, żeby materiały, zdjęcia archiwalne odszukać. No i widać wtedy na tej uroczystości było, że wszyscy bardzo chętnie oglądali wystawę fotograficzną, która została przygotowana i uczestniczyli w tym takim ważnym dla lokalnej społeczności, ale i również dla gminy wydarzeniu. To było podsumowanie października, a już teraz bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Minęło w SCI. Do zobaczenia!